Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że po kilku latach mogę być znowu wśród was. Już nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio, ale było to dosyć dawno. Chociaż nie tak dawno, jak wyjechaliśmy stąd. Nie wiem, czy jeszcze niektórzy pamiętają, że był to rok 94. Dlaczego ten czas tak szybko ucieka? Dlaczego jesteśmy coraz młodsi, znaczy coraz starsi, chciałem powiedzieć. Ale też bliżej Bożego Królestwa, bliżej tej ojczyzny, którą Bóg nam przygotował. Muszę wam powiedzieć, że Gdynia jako zbór, jako miasto, jako teren jest ciągle w naszych sercach. Po prostu nie mogłem nie pojechać najpierw nad morze i chociaż się przejść bulwarem dziś rano przy dużym wietrze, aby pooddychać tym rześkim, świeżym powietrzem. Tego nam, muszę wam powiedzieć, gdzieś tam w centralnej Polsce bardzo brakuje. Myślę, że tutaj w tych terenach rzadko macie smogi, albo ich w ogóle nie macie, z faktu, że powietrze po prostu, wichury jesienią, zimą są częste. Niestety w naszych terenach ludzie jeszcze kopcą w kopciuchach, jak to się popularnie mówi. I nieraz jest naprawdę nawet ciężko otworzyć okna, żeby je wywietrzyć na noc, żeby móc dobrze przespać noc. I to jest nieraz trudne. To jest trudne. Ale mamy nadzieję, że pewnego dnia to wszystko przeminie. Ojczyzna, do której zdążamy, nie będzie miała takich problemów. Będziemy mogli poświęcić całe godziny, dnie, tygodnie i lata, aby być sobą, aby rozmawiać o czymś najważniejszym albo o kimś najważniejszym, a również z Nim rozmawiać, będąc z Nim wieczności. Drodzy, zanim otworzymy Boże Słowo, bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej rodziny. Tydzień temu byłem w Gdyni, przepraszam, w Podkowie Leśnej. Stamtąd wołam, również przywożę pozdrowienia. Za dwa tygodnie, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, będę usługiwał w niedużym zborze w Mszczonowie, a później w Łodzi Widzewie. Zabiorę również i wasze pozdrowienia, bo przecież jesteśmy jedną Bożą rodziną. Drodzy, chciałbym was dzisiaj zabrać do jednego z najsłynniejszych rozdziałów Pisma Świętego, na temat którego chyba wygłoszono najwięcej kazań. Muszę wam się przyznać, że osobiście w ostatnich miesiącach, a może nawet i latach, przygotowałem kilka, jeżeli nie kilkanaście kolejnych kazań na podstawie tego samego rozdziału. Jest to 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Przemawiałem na temat syna marnotrawnego, na temat dwóch zagubionych braci, na temat wspaniałomyślnego ojca. A dzisiaj chcę mówić na temat prawdziwego starszego brata. Prawdziwego starszego brata, którego wydaje się nie spotykamy w tej historii, w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ale on tam jednak jest. On jest właściwie postacią najważniejszą. Pozwólcie, że przeczytam 31 wiersz. Kiedy uczta rozpoczęła się w domu ojca,
kiedy właściwie była muzyka, były tańce, była radość, było wesele, było szczęście. Ten syn, który zawsze był z ojcem, zawsze w domu, stoi na zewnątrz. Czyż nie jest to dziwne? Oto w 31 wierszu czytamy, wtedy on rzekł do niego, czyli ojciec do swego starszego syna. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Bo kiedy młodszy syn udał się do dalekiego kraju i zabrał część majątku ojca, która przypadała na niego po śmierci jego ojca, to, co pozostało w domu ojca, de facto było już własnością starszego syna. Wszystko, absolutnie wszystko. Każdy zwierzak, który był po prostu w oborze, każde pole, które było obsiane, najwspanialsze szaty, które były w domu, pierścienie, złoto, srebro, wszystko de facto należało do starszego syna. A jednak, gdy studiujemy tą historię, dowiadujemy się, że marnotrawny syn, który był takim swego rodzaju wolnym duchem, który po prostu chciał być zawsze wolnym, nie lubił, gdy ojciec spoglądał na jego życie, dlatego też był nieposłuszny jemu. Uciekł daleko, daleko, a teraz powraca, teraz jest na uczcie. Ktoś by powiedział, czy nie jest to paradoks, czy nie jest to dziwne, że ten nieposłuszny jest na uczcie, a ten posłuszny, zawsze będący w domu, jest poza ucztą. Drodzy, odpowiedzmy sobie na jedno zasadnicze pytanie. Czego potrzebujemy jako ludzkość, jako ludzie? Niezależnie, czy jesteśmy marnotrawnymi synami, czy starszymi synami, zawsze będącymi w Kościele, zawsze przy Bogu, zawsze w Jego rodzinie. Czego tak naprawdę w naszym chrześcijańskim życiu potrzebujemy, abyśmy nie ulegli zagubieniu? Bo można być zgubionym w dalekim kraju i można być zagubionym nawet w Kościele. To jest dziwne, a jednak prawdziwe. Drodzy, potrzebujemy, jak były czytane przed chwilą słowa z pierwszego listu Ewangelii Jana, 4 rozdziału, wiersze od 8 po 10, można jeszcze czytać kolejne, że na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Popatrzmy, kiedy syn marnotrawny powraca, ojciec wychodzi na jego spotkanie, rzuca mu się na szyję, całuje go, po prostu przyjmuje go, jakby się nic w jego życiu nie wydarzyło. Stricte konserwatywni bracia w Kościele mogliby powiedzieć, no coś tutaj nie gra. Ten ktoś powinien najpierw odpokutować za swe grzeszne czyny. A ojciec go po prostu przyjmuje bez niczego do domu. A nawet mu pierścień daje na palec. A nawet sandały na nogi. Nawet najlepszą szatę. Pamiętajmy, że to wszystko należało do starszego brata. To znaczy było własnością ojca, ale de facto po śmierci ojca należało w 100% do starszego brata. To nie skrucha wywołuje ojcowską miłość, ale raczej na odwrót. Hojne uczucie ojca ułatwia synowi wyrażenie skruchy. Nieraz nam się wydaje, że
jak dzieci będą posłuszne, to my ich będziemy kochać. A jak będą nieposłuszne, no to miłość się kończy. Ale w prawdziwej miłości jest odwrotnie. Rodzice kochają swoje dzieci niezależnie, czy te dzieci są posłuszne, czy nieposłuszne. A może jest inaczej? Nie, no tak to w życiu jednak bywa. Oczywiście to boli nas jako rodziców, kiedy dzieci, których kochamy, czy ludzi, których kochamy, są nieposłuszni Bogu, czy postępują niewłaściwie względem nas, to nas boli. Ale to wcale nie oznacza, że przestajemy ich kochać. A w przypadku starszego syna ojciec mógłby powiedzieć, jak starszy mój syn chce być na dworze, nie chce wejść na ucztę, to jego decyzja, to jego sprawa. A on jednak wychodzi na jego spotkanie i zaprasza go do domu. Ponieważ najbardziej religijni i moralni ludzie potrzebują inicjującej łaski Bożej, gdyż są tak samo często zgubieni, jak marnotrawny syn. Popatrzmy chociażby na kraj, którego jesteśmy obywatelami. Mówi się, że ten kraj jest chyba najbardziej religijny w całej Europie. I to jest prawdą. Religijny tak. Ale czy, nie moja rzecz to oceniać czy osądzać, ale czy naprawdę ta religijność przejawia się w prawdziwym wielbieniu, czczeniu Boga każdego dnia? Religijność, nawet bardzo konserwatywne podejście do spraw religijnych nie czyni nas często lepszymi, a czasami nawet czyni nas bardziej zagubionymi, ponieważ spolegamy na, wydaje się nam, dobrych czynach naszego życia, tak jak było to w przypadku starszego brata, który co musiał porzucić, aby wejść na ucztę? Czy musiał się rozstać z wieloma grzechami, tak jak było to w przypadku młodszego syna, marnotrawnego? On miał straszliwą listę grzechów, które powinien pozostawić za progiem, zanim wejdzie na ucztę. A jaką listę grzechów miał starszy syn, które miał porzucić, zanim wejdzie na ucztę? Ktoś tak napisał: duma z dobrych uczynków, a nie żal za złe uczynki, powstrzymywały starszego brata od wejścia na ucztę zbawienia. Duma. Ja jestem lepszy od innych. Mnie się to należy. Ja zasłużyłem sobie na to. To jest moje. Jak ty, ojcze, mogłeś tego cielaka zabić, który de facto należy do mnie, i jeszcze ucztę temu marnotrawnemu synowi zgotować? Po ludzku rzecz biorąc, było to niesprawiedliwe. Ojciec, wydaje się, nie powinien tak uczynić. Ale drodzy, na drodze zbawienia wiele rzeczy jest, które nie mieszczą się w naszych umysłach. Bo Boże działanie jest dalekie, dalekie często od naszego działania. Dlatego też potrzebujemy przede wszystkim zrozumienia Bożej miłości, która jakże często jest głębsza, szersza, obfitsza od naszego pojmowania Bożej miłości. Główną barierą faryzeuszy z czasów Chrystusa Pana były nie ich grzechy, bo ich mieli naprawdę niewiele, ale ich dobre uczynki. W
których widzieli zasługę, zasługę, przez którą Bóg musi ich kochać. A przecież on ich kochał zanim cokolwiek dobrego w ich życiu się wydarzyło. Kogo jeszcze potrzebujemy? Kiedy zagubiła się owca z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza w pierwszej przypowieści, to kto tej owcy szukał? Szukał ten, który był właścicielem tej owcy, czyli pasterz. A kto szukał zgubioną drachmę niewiasty? Mogła poprosić, wydaje się, swoich członków rodziny, może kogoś najbliższego, może nawet i dzieciaki, które by być może szybko odnalazły. Ale Pismo Święte mówi, że ta, która zgubiła, ta szukała i znalazła. A kto powinien szukać marnotrawnego syna? Wiecie, muszę wam się przyznać, że przez długi, długi okres czasu uważałem, że marnotrawni synowie są tego rodzaju grzesznikami, innymi jak owce, innymi jak drachmy, którzy sami zdecydowali o swojej zgubie, bo drachma na pewno sama siebie nie zgubiła. Owca sama się zgubiła, ale ona była nieświadoma tego, że po prostu się zgubiła. Natomiast syn marnotrawny wybrał sam drogę zguby. I uważałem do niedawna, że jeżeli sam zdecydował, to sam musiał wrócić. I tak też się stało. Ale czy to jest nauka biblijna? Czy tak jest na kartach tej świętej księgi? Gdybyśmy prześledzili historię już pierwszego małżeństwa, pierwszej właściwie rodziny, która żyła na tej ziemi, Adama, Ewy, Kaina, Abla, to w pewnym momencie, w czwartym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, spotykamy opisaną historię, właściwie rozmowę Boga z Kainem, kiedy Abel już nie żył. I to, co zresztą dzisiaj już było w pierwszej części nabożeństwa powiedziane, że nieraz zadajemy dużo pytań, właściwie Bóg jest specjalistą od stawiania pytań i opowiadania historii. A morał musimy wyciągnąć sami. Nieraz, gdy studiujemy w naszym domu Pismo Święte, to szczególnie żona mówi, dlaczego Bóg po prostu konkretnie nie mówi? Ma być tak i koniec. A on opowiada nam historię. I my musimy z tej historii wyciągnąć wnioski. I ta historia, kiedy rozmawia Bóg z Kainem, gdy pyta go, a gdzież jest brat twój? Czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Abel? Oczywiście, że wiedział. Ale stawianie pytań powoduje, że ten, który ma odpowiedzieć na to pytanie, musi się samookreślić, w jakiej sytuacji się znajduje. Ale tak jak to bywa często w naszym ludzkim życiu, Kain odpowiada pytaniem. Stosujemy nieraz tą metodę? Ktoś nam stawia pytanie, a my mu po prostu kolejne pytanie. Czyż jestem stróżem brata mego? Czyż jestem stróżem brata mego? Właściwie Kain odpowiedział sobie na pytanie Boga. On był stróżem swego brata, tak jak my jesteśmy nawzajem stróżami samych siebie. Nie stróżami po to, aby obserwować życie drugiego człowieka i plotkować o jego życiu, gdy coś mu nie wyjdzie, gdy coś popełni. Ale jeżeli widzimy, że ktoś popełnia błąd, to my mamy mu pomóc.
Tak Paweł w liście chyba do Galacjan i w innych pisze, że powinniśmy jako ci silniejsi tych słabszych ratować do Bożego Królestwa. Inaczej mówiąc, wracając do historii z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, możemy powiedzieć, że starszy brat tej szczególnej rodzinie powinien pewnego dnia przyjść do ojca i tak oto powiedzieć: Ojcze, mój młodszy brat popełnił naprawdę głupstwo. Zrujnował sobie życie, ale pójdę i będę go szukał i sprowadzę go z powrotem do domu. A jeżeli przepuścił majątek, jak się domyślam, sprowadzę go do rodziny na własny koszt. Czy mamy świadomość, że przebaczenie zawsze kosztuje, ale nie kosztuje tego, komu należy przebaczyć, lecz tego, który przebacza. Ten, który przebacza, ponosi koszty tego przebaczenia. Bo czasami nie da się już naprawić krzywd wyrządzonych. Majątek, który przepuścił i to w okrutny sposób młodszy syn, nie dało się już odzyskać. Nie było żadnej szansy. A hańba, jaką sprowadził na tą rodzinę, wydaje się przez lata, jeżeli nie dziesięciolecia, była pamiętana, aby ją zmyć, nie było to łatwe. I tak często bywa i w naszym ziemskim życiu. Nieraz ludzie nam, chciałem powiedzieć po wiekach, w wiekach może nie, bo nie żyjemy wieki na tej ziemi, ale po dziesięcioleciach są gotowi przypomnieć błędy naszego dzieciństwa, naszej młodości i powiedzieć: ty też to, tamto robiłeś, byłeś takim czy innym człowiekiem. Każdemu możemy po prostu palcem pokazać, co nie jest wcale ładne i nie powinniśmy tego robić, ale możemy, jesteśmy w stanie po prostu to zrobić. Dlatego też, jak jeden z komentatorów tej historii z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza napisał: miłosierdzie i przebaczenie muszą być darmowe i bezinteresowne dla winowajcy. Jeśli winowajca ma czymś na nie zasłużyć, nie ma mowy o miłosierdziu. Przebaczenie zawsze wiąże się z kosztem po stronie tego, który go udzielił. Ale niestety starszy brat był faryzeuszem. I on nie tylko, że nie zamierzał sprowadzać młodszego brata do domu, ale gdy on już się znalazł w domu, był po prostu zszokowany, że tak miłosiernie jego ojciec mógł go potraktować. Pamiętam, było to chyba z 30 lat temu. Pewien człowiek, który miał rodzinę, wspaniałą żonę, wspaniałego syna, jeszcze maleńkiego synka. Nie wiadomo, co mu się stało. Poznał inną kobietę. Zostawił żonę, zostawił rodzinę, syna. Został oczywiście pozbawiony członkostwa w kościele, odszedł z kościoła. Ponad 20 lat był poza kościołem, ale 20 lat później wrócił do kościoła i poprosił radę starszych na rozmowę. Przeprosił za to, co uczynił, chociaż nie był w stanie już zmienić pewnych rzeczy. Nie był w stanie naprawić pewnych rzeczy. Nie mógł wrócić do pierwszej żony. Musiałby pozostawić drugą, co też nie byłoby
chyba właściwe. Najlepiej, gdyby opuścił tą drugą i żył dalej sam. Ale czy byłoby to właściwe? No może z czasów starotestamentalnych to byłoby jedyne wyjście. Ale wydaje się, że w czasach, w jakich żyjemy, jest to raczej niemożliwe. I poprosił o ponowny chrzest. Poprosił o ponowne przyjęcie do kościoła. Do kościoła, w którym dalej była jego żona, pierwsza żona. Syn być może już nie, bo gdzieś wyjechał w inne strony kraju. Jak Bóg miał postąpić w tym przypadku? Wiecie, pewnych grzechów nie da się już naprawić. Nie da się naprawić. Nie da się zmienić. Niektórzy w zborze mówili, w radzie zboru mówili, no przecież jeżeli 20 lat temu popełnił grzech cudzołóstwa, to on dalej, żyjąc tą samą osobą, dalej ten grzech popełnia. No to jak można go przyjąć do zboru? Ale inni mówili, no tak, no ale czy grzech cudzołóstwa jest jedynym grzechem, który nie może być przebaczony? Tak, skutki tego grzechu nieraz są straszne, fatalne. Konsekwencje są na całe życie. Ostatecznie większość jednak była zdania, żeby dać szansę temu człowiekowi, aby po prostu mógł przyjąć ponownie chrzest, móc stać się ponownie wyznawcą Kościoła. I o ile wiem, chociaż działo się to około 30 lat temu, a 50 lat temu, kiedy ten grzech został przez niego popełniony, gdy ja byłem w seminarium w Podkowie Leśnej, to ile wiem, już jako staruszek ciągle jest członkiem Kościoła i wiernie przychodzi do zboru. Czy nasza rzecz jest oceniać po prostu to, co złego, strasznego, tak jak w przypadku syna marnotrawnego, który popełnił straszliwe rzeczy? Ja nawet jak czytam ten 15 rozdział, gdy przychodzę do tego momentu, kiedy starszy brat mówi, w jaki sposób on roztrwonił majątek, to aż mi po prostu ciężko czytać te słowa, że mógł to w taki sposób zrobić. A jednak ojciec go przyjął do domu. Tak, po ludzku rzecz biorąc, Bóg jest niesamowity. Jego przebaczenie, Jego miłość, Jego łaska jest często niepojęta przez nas jako ludzi. Dlatego też jedynym prawdziwym starszym bratem jest dla nas Jezus Chrystus. On nie tylko udał się za nami do dalekiego kraju. On opuścił niebo, przyszedł na tą ziemię, aby 30 parę lat żyć prostym wieśniaczym życiem. Król królów, Stwórca Wszechświata, Bóg Wszechświata staje się maleńkim dzieckiem. Drodzy, czy chcecie, czy nie, ja tego nie potrafię objąć swoim rozumem. Nie mówię tego, że nie wierzę w to, tylko nie potrafię po prostu tego zrozumieć, bo jestem ciągle zbyt z natury grzesznym człowiekiem. Bo nam tu na tej ziemi wydaje się, że ktoś, kto, wybaczcie za określenia, jest starszym zboru, jest przewodniczącym diecezji, kościoła, dyrektorem jakiejś tam instytucji, to nam się wydaje, to jest stanowisko, to jest ktoś. Jeżeli ono nie jest wykorzystywane dla służby, dla drugiego człowieka, to lepiej, aby nie było ono pełnione. Chrystus Pan pokazał nam, na czym polega prawdziwa wielkość. Nie na wywyższeniu, nie na stanowiskach. Oczywiście czasami musimy je pełnić, bo taki jest system tego ziemskiego życia, nawet kościelnego.
Ale On chce, abyśmy rozumieli, że On dla nas był gotowy uczynić absolutnie wszystko. Jak czytamy w książce Bóg marnotrawny, na 87 stronicy, Jezus Chrystus został odarty z szat i godności, żebyśmy my mogli być odziani w godność, na jaką nigdy sobie nie zasłużymy. Na krzyżu Jezus był traktowany jak wyrzutek, żebyśmy mogli być przyjęci do Bożej rodziny za darmo, za pośrednictwem łaski Bożej. Jezus Chrystus wypił kielich wiecznej sprawiedliwości, abyśmy mogli pić z kielicha radości Ojca. Nie było innego sposobu, by Ojciec Niebieski mógł nas przyjąć, jak tylko kosztem naszego prawdziwego, starszego brata. Nic więc dziwnego, że Paweł napisze: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Nic więc dziwnego, że John Newton, pisząc jeden z hymnów, napisał: nasza przyjemność i nasza powinność, wcześniej przeciwstawne, odkąd ujrzeliśmy Jego piękno, są na zawsze złączone. Przyjemność, tak jak było to w przypadku syna marnotrawnego, bo chciał tylko przyjemnie przeżyć życie, ale też i nasza powinność, tak jak starszy brat, zawsze na posterunku, zawsze na miejscu. Wydaje się przeciwieństwa, nie da się ich pogodzić, połączyć. Ale gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa, Jego piękno charakteru, posłuszeństwo, które jest naszą powinnością, może stać się również przyjemnością w naszym życiu. Nie musi być niewolnictwem. Nie musi być czymś, co nam tak trudno wychodzi. Dlatego też prośmy naszego niebiańskiego Ojca, aby pomógł nam zrozumieć. Być może nikt z nas nie był synem marnotrawnym. Być może nie jesteśmy starszymi braćmi. Ale gdyby tak się zdarzyło, pamiętajmy, że nasze ocalenie, nasz ratunek pochodzi od prawdziwie starszego brata, od Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jemu niech będzie cześć i chwała. Amen.